Cześć, witajcie. Festiwal J&J Day. 17 stycznia 2015 rok. Dlaczego mówię o dacie? Ponieważ jest to pierwszy festiwal i chyba prawdopodobnie pierwszy w Polsce noworoczny. W nowym roku, tak. W nowym roku pierwszy festiwal. Z tego co sprawdzaliśmy, chociaż dzieją się jakieś wydarzenia w kraju, natomiast typowo festiwalowego jeszcze w tym roku nie było. Także premierowo. Tak, jesteśmy właśnie po przeglądzie. Wystąpiło 5 form artystycznych. W różnej konfiguracji, bo od solistów śpiewających gitarzystów po tria. Przegląd fantastyczny, fajni ludzie, tak naprawdę nasi znajomi, jury obradowało i mamy wyniki. Dodam jeszcze, że było dosyć sporo słuchaczy na tym konkursie, co jest w ogóle dziwne, tak? Bo znaczy dziwne, no tak, dziwne, bo zazwyczaj na konkursach zaskakujące, oba lepsze słowo. Na konkursach zazwyczaj jest słuchaczy mało, wszyscy się nudzą. Świetna atmosfera, gorąco było. Jak na koncercie? Tak. Zadałeś pytanie. Tak, znaczy zapytałem, że mamy wyniki, ale o tych wynikach tak naprawdę chcielibyśmy, abyście... Nie, to ja od razu powiem. Powiedz. Nie. Słuchajcie, wyniki tak naprawdę zobaczycie z reportażu, który właśnie kręcimy. Nyska TV kręci i tam będą wyniki. Zobaczycie, mam nadzieję, że artystów, którzy odbiorą główną nagrodę, a nagrodą główną jest... Nagrodą główną jest trasa koncertowa, no i parę złotych w gotówce. Nie wiem, czy mogę powiedzieć kwotę. Możesz, tak? 1000 zł w gotówce plus trasa koncertowa. Są też przewidziane nagrody dodatkowe, bardzo atrakcyjne. W zasadzie wszyscy artyści powinni być zadowoleni. Także część konkursową mamy ze sobą. Przed nami, za chwilę to zobaczycie, gwiazdy dzisiejszego wieczoru. A gwiazdami wieczoru pierwszej edycji festiwalu J&J Day są... Kasia Maliszewska. Joe Rowe. Oraz Gruf z Krakowa. Także zapowiada się bardzo, bardzo grubo. Oglądajcie materiał. Dziękujemy, zapraszamy. Pa, pa. Dziś wyjątkowy gość, prawdopodobnie, a być może nawet na pewno najlepsza gitarzystka, jeśli chodzi o nasz region, Katarzyna Maliszewska. Cześć Kasiu. Cześć, witaj. Słuchaj, dzisiaj wyjątkowa sytuacja, jesteśmy na festiwalu J&J Day, tutaj w roli i jurora, i też w roli gwiazdy wieczoru. Wiemy, dobrze, my wiemy, mam nadzieję, że Państwo też wiecie, Katarzyna zajmuje się też edukacją. Opowiedz o tej przygodzie. No, ta przygoda to się zaczęła tak, że ja zamieszkałam w Zielonej Górze, pochodzę z Poznania. Mhm. I kiedy, w momencie, gdy zamieszkam, to trzeba było coś robić, czymś się zająć. W różnych tam sytuacjach, okolicznościach stwierdziłam, że chcę otworzyć własną szkołę stacjonarną muzyczną i taką prowadzę. W tym roku to już będzie 5. rok. Kamerton w Zielonej Górze. Na początku to były zajęcia tylko gitarowe. Doszła klasa wokalna, skrzypcowa, ostatnio klarnet. Także rozwija się i cieszę się, bo robię coś, co lubię. Jest to moja pasja. Przychodzą tacy bardzo mali, 5-6-latkowie, również starsi, 60-parolatkowie. Także uczą się. Żyje to. Tak, dokładnie. Mam jeszcze przyjemność współtworzyć muzyczny portal edukacyjny ekamerton.pl. To są z kolei lekcje prowadzone w internecie. Można zajrzeć, zarejestrować się. Rejestracja jest darmowa i zobaczyć, jak te lekcje wyglądają. Oczywiście zapraszamy na ekamerton. Pod nami gdzieś tu powinna się pojawić reklama strony internetowej, więc wchodźcie, jak tylko zobaczycie materiał, to wchodźcie, klikajcie, lubcie i rejestrujcie się. Kasiu, wiesz co, chciałbym zapytać się jeszcze o twoje plany. Wiem, że jesteś na etapie zbierania materiału na swoją solową płytę. Jak to wygląda? Tak, rozpoczęłam w ogóle nową drogę muzyczną, bo ja grałam w różnych zespołach takich bardziej elektrycznych, bluesowych. No długo to trwało,
zdaniem odnalazłam i przekonałam się, że jednak akustyczne brzmienie, zaczęłam pracować nad graniem solowym. Dzisiaj w sumie wystąpię, będzie to jeden z pierwszych takich ważniejszych występów dla mnie, dłuższych, których też wykonam po raz pierwszy niektóre swoje kompozycje nowe. Tak, zaczęłam nagrywać płytę, częściowo zostały zrealizowane część nagrań w Poznaniu. No i mam nadzieję jak najszybciej ją kończyć, bo też już słyszę mniej więcej jak to będzie wyglądać. Pracuję nad tym, tak, to prawda. A jest jakiś, nie wiem, przewidziany termin, kiedy ta płyta trafi do sklepów albo będziemy mogli ją już posłuchać sobie w odtwarzaczu? Jeszcze nie ma przewidzianego tego terminu, ale... Ale będzie to rok 2015? Na pewno, na pewno. To słuchajcie, jeśli się za chwilę przekonacie o tym, jak Katarzyna gra na scenie, ale to mam nadzieję, że poszukacie tej fantastycznej osoby w internecie, jeśli jesteście spoza województwa lubuskiego i czekajcie na płytę, bo muzycznie naprawdę warto. Przed okiem kamery zespół Joe Rowe, który wydał płytę Woman. W końcu po 15-20 latach wydaje płytę i ta płyta 17-19, słuchajcie, zaraz ustalimy ilu latach. Najważniejsza, że ta płyta pozamiatała, jeśli chodzi o rynek muzyczny w naszym kraju i mam nadzieję, że nie tylko muzykom się podoba, ale również odbiorcom. Panowie, to w końcu ile lat ta płyta? Prawdopodobnie 19. Tego, co powiem. Nie mam pojęcia, bo jestem od 2 lat w zespole. Panu podziękujemy. Tak, kolega jest już od 5, więc gitarzysta mógłby na to odpowiedzieć. Ale myślę, że 19 lat to jest prawdziwa odpowiedź. Menadżer od początku 19 lat. Tak, Hipek, tutaj można go pokazać, tego brzydkiego pana. Mówi, że 19 lat. Jerzy jest oczywiście od początku tego. Od początku. Joe Rowe. Panowie, tak jak już wspomniałem w zapowiedzi, ta płyta pozamiatała pod koniec roku rynek, tak, przynajmniej ja tak twierdzę, to jest moje zupełnie zdanie, ponieważ nie znamy się od dziś, czy od przedwczoraj. Myślę, że ta płyta pokazuje, jak wielkim zespołem na rynku polskim jest zespół Joe Rowe. Jeśli słyszycie takie opinie, jak reagujecie, bo jesteście starymi wyjadaczami, jeśli chodzi o występowanie na scenie. Dzięki, Jacenty, naprawdę. Nagrywanie płyty trwało dość długo, około 2 lat, ale my jesteśmy w 90% zadowoleni z tego materiału. Publiczność prawdopodobnie też, bo opinie do nas dochodzą bardzo pozytywne, także jesteśmy zadowoleni z tego materiału. Czy ty jesteś zadowolony tak samo jak Smyku? Oczywiście, że zadowolony. Czemu mam być niezadowolony z własnej płyty, kurde? Joe Rowe, wreszcie zespół, pierwszy mój zespół, w którym wokalizuję. To jest pierwszy mój w ogóle takie dziecko.
właściwie muzyczne, gdzie napisałem naprawdę 10 własnych tekstów, oprócz jednego utworu, to jest B.B. Kinga, 10 autorskich tekstów, plus do tego muzyka, którą chłopaki stworzyli, jest genialna. Dzięki temu połączyliśmy siły i powstała wspaniała w ogóle płyta. Słuchajcie, bo wywodzicie się, przynajmniej gdzieś tam w środowisku, wywodzicie się z kręgu bluesowego. Dla mnie oczywiście ta płyta jest zupełnie nie bluesowa. Myślę, że wiele naleciałości się znajduje na waszym krążku. Powiecie, jak wy na to zapatrujecie się? Czy jednak bliżej wam, nie wiem, do festiwalu, nie wiem, bardziej bluesowych, czy jednak chcielibyście, aby ta wasza muzyka rozbrzmiewała na world music, że tak powiem, że, czyli tak naprawdę pasujecie do wszystkich typów imprez muzycznych. Jacku, ja bym powiedział tak, jest to płyta około bluesowa z naleciałościami naszymi indywidualnymi. Ja jestem wychowany na rocku i popie. Porek, nie wiem. Ja gram bluesa tylko od 2 lat dopiero, więc, ale skala bluesowa istniała w ogóle w mojej świadomości grania, ponieważ gram dużo jazzu, muzyki jazzowej, i skala bluesowa po prostu istnieje w muzyce. Nie jest to tylko blues, zamknięta taka forma muzyczna. Krzysiu, gitarzysta, jest chyba taki najbardziej bluesowy z całej naszej ekipy. On przynosi pomysły, które my razem obrabiamy. No i to jest wypadkowa w naszych tam emocji jakichś muzycznych. Słuchajcie, płyta wypadkowa, jeśli chodzi o emocje muzyczne. Powiedzcie mi tak, no jak wspomnieliśmy, płyta, dobra, zachęcamy, płyta ma tytuł Woman, więc jeśli jeszcze jej nie znacie, to jesteście bardzo, bardzo daleko z tyłu. Należy ją odświeżyć sobie tam w internecie, poszukać, kupić najlepiej na stronie internetowej. Słuchajcie, a dobrze, no płyta, dobra płyta, co dalej? Koncerty oczywiście. Trzeba to sprzedać live. Tworzyć kolejną płytę po prostu. Pieniądze ze sprzedanej płyty zbieramy na, żeby wydać kolejną płytę autorską. Mamy już przynajmniej 3 numery stworzone, najnowsze, zrobione. Ja już piszę teksty do tego. Więc, może 7? 7, no w sumie 7. Chłopaki już 7 mają. Ja 3 dopinam już. Utwory mamy nowe. Jeszcze nie będziemy ich prezentować na koncertach, ale w najbliższym czasie, może około wakacji, one już pójdą na koncerty. Będziemy grać, nie? Mamy plany koncertowe w tym momencie, także... No, ale w próbowni tak zwanej tworzymy dalej na następny materiał. Myślę, że równie ciekawy jak płyta Woman. Czyli tak, teraz koncerty, promocja najnowszej płyty. Mam nadzieję, że na kolejny krążek nie 19 lat, światowa tylko... Światowa kariera? Oczywiście, światowa kariera. Zaczynamy nagrywać tak, że... dwa lata i będzie następna. Tak. 2018 myślę, no. To słuchajcie, serdecznie wam dziękujemy za wywiad, za ten krótki. Pamiętajcie, oczekujecie wszędzie, w całym wszechświecie płyty Woman, słuchacie, czekacie, odwiedzacie zespół Joe Rowe na wszystkich koncertach na całym świecie, zapraszajcie ich na koncerty, na imprezy domowe i osiemnastki najlepiej, bo oni to lubią robić. I za 2 lata, w 2018, daj Boże wcześniej, druga płyta zespołu Joe Rowe. Bardzo wam dziękuję. Piąteczka. Kobieta powinna mieć płytę Joe Rowe w domu. I w samochodzie. Każdy chłopiec. A nie każdy chłopiec da płytę swojej kobiecie, a ta kobieta mu da buziaka. Z buziakiem. Pokój. Jaku, gdzie ty jesteś? No chodź!
Chodźcie, 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 ściągajcie koszulki! Lubcie szaleństwo, ogromne brawa, słuchajcie. Chodźcie, chodźcie tu na scenę, całujcie się ze wszystkimi. Słuchajcie, ich jest tak dużo, ponieważ oni tworzą trochę bardziej rozbudowany zespół. Dzisiaj tylko wystąpili w duecie. Słuchajcie, na naszym festiwalu są wygrani i tylko wygrani, a o tym, jak bardzo są wygrani, dowiedzą się w kuluarach. Możesz powiedzieć, że ich wszystkich kochasz. Chciałem podziękować Bogu i mamie Whitney Houston. Dobra, dobra, dobra! Serdecznie dziękujemy. Ogromne brawa dla wszystkich raz jeszcze. Bardzo proszę. Na dzisiejszej kanapie zespół Grów z Krakowa. Fantastyczne trio, ale są w duecie. Wyjątkowa sytuacja. 1/3 zespołu pewnie ogląda, co się dzieje w tej chwili na scenie. Dobry wieczór, panowie. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Słuchajcie, widzieliśmy się niespełna rok temu. Niespełna, bo widzieliśmy się w czerwcu. Tak. Nagrywaliśmy również materiał, tylko że z tej bardziej części plenerowej. Dzisiaj jesteśmy w klubie i jak się czujecie na scenach klubowych, a jak na scenach plenerowych? Jaka jest różnica, waszym zdaniem? Bardzo dobrze, jednak scena klubowa to jest o wiele bardziej przystępna, jeżeli chodzi o kontakt z ludnością, a to w naszym przypadku raczej jest atut i wolimy, kiedy jest po prostu lepszy kontakt. Ja ze swojej strony powiem, że troszkę mało miejsca ogólnie w klubach, ale kontakt rekompensuje to wszystko. Słuchajcie, więc kluby. Słuchajcie, ale z drugiej strony dzisiaj też jest część konkursowa. I o część konkursową chciałbym was zapytać. Wynika to z tego, że mam nadzieję, że obserwowaliście w miarę możliwości wszystkie twory muzyczne, które występowały w tej części konkursowej. To są młodzi ludzie, którzy zaczynają swoją przygodę z muzyką, ale też są ludzie, którzy już jakieś tam doświadczenie mają. Jeśli obserwujecie, nie wiem, czy występujecie jeszcze w konkursach w ogóle? Właściwie nie. To znaczy my z Bartkiem, kiedy graliśmy jeszcze w duecie, no to przeszliśmy jakby właściwie przez ponad połowę wszystkich konkursów bluesowych, jakie są w Polsce. I to na pewno jest świetna sprawa dla młodego zespołu, żeby dostać tego takiego kopa i pokazać się, bo właściwie od razu nasze przejście z tego takiego zespołu konkursowego do zespołu profesjonalnego, który grał koncerty normalnie na festiwalach, było płynne. I wydaje mi się, że wielu z tych wykonawców, którzy dzisiaj występowali, też mają podobną drogę przed sobą. Czyli powiedzcie mi, konkursy są okej. To nie jest tak, że grasz na konkursie, a jednak
to tylko jest konkurs, nie, rywalizacja o nagrodę główną, a jednak daje to jakiegoś takiego kopa do tego, żeby za chwilę wystąpić na scenie takiej już zawodowej. Oczywiście, że tak. No ja przyszedłem to tak naprawdę na gotowe, bo chłopaki praktycznie wszystkie konkursy już wyjeździli. Tak, dokładnie, tak się jakoś złożyło. Dla mnie fortunnie, ale faktycznie przez to, że młode kapele jeżdżą na konkursy, nie tylko przechodzą na tą scenę profesjonalną, no bo wiadomo, jakieś tam wygrane, tak jak w tym konkursie jest nagroda pieniężna plus trasa, ale też nabywają tego obycia ze sceną, prawda, z publicznością, jakiś dialog. Dzisiaj widziałem bardzo fajny obrazek, gdy zespół, bodajże drugi zespół, grał i często jest tak, że zespół boi się cokolwiek powiedzieć, do akustyka, że czegoś nie słyszy. Gra do końca po prostu, choćby się nie słyszał. Po prostu było fajne przedstawienie zespołu takiego, który walczy o swoje, potrafi pokazać, że nie słyszymy się, my chcemy więcej wokalu, mniej gitary, czegokolwiek. Po prostu przez takie doświadczenia nabywają, że tak powiem, sznytu, ogłady sznytu po prostu, i nie boją się tego powiedzieć, mimo publiki, która jest na widowni po prostu. Dobrze, to jakby ten. No ja myślę, ja też ciągle myślę, że konkursy to mają to do siebie. Ale jest ale. Bo pytałeś wcześniej o to, czy my bierzemy udział w konkursach i właściwie myśleliśmy niedawno, że ten etap się skończył, ale stwierdziliśmy, że jednak w trio i z tym takim mocniejszym brzmieniem chcemy też właśnie dostać się, jakoś pokazać się szerszej publiczności. Na przykład teraz my jako zespół grów, pomimo że tutaj gramy jako gwiazda. Nie bójmy się tego. Naprawdę? Tak, gwiazda. To zespół jest gwiazda. To na przykład teraz w Krakowie bierzemy udział w trwającym właśnie konkursie Megafon dla młodych zespołów, no bo jednak... Tak, no jesteście młodzi, prawda? Jeszcze ta 30 żadnemu z nas nie stuknęła, więc się kwalifikujemy jeszcze jako młody zespół. No, nie ma w tym żadnej ujmy, że zespół występuje w konkursie. No, ale nie, znaczy nie dochodzi do was taka myśl, że już jesteście, macie takie doświadczenie i umiejętności, że po prostu wszystkie nagrody pozamiatacie i ci, którzy dopiero startują, nie mają szans przy was? Nie, to znaczy, no na pewno nie zrobilibyśmy czegoś takiego, żeby teraz na przykład mamy nowy skład z Maćkiem, jest nowa nazwa zespołu, to żeby jeszcze zrobić jedną rundkę po tych koncertach. To wszystko przemyślane. To, no oczywiście tego raczej no, nie będziemy robić, no bo to było zwyczajnie w tym guście, ale gdzieś tam jak, no też są jakieś tam konkursy powiedzmy na jakimś tam wyższym pułapie dla zespołów, które już gdzieś tam coś tam w swoim dorobku mają i w tej chwili też celujemy w taki target powiedzmy. No dobrze, no to konkursy mamy, ten temat konkursowy mamy za sobą, a rozmawialiśmy przy festiwalu Wake Up odnośnie waszej płyty, którą była płyta live tak naprawdę. No to chciałbym się zapytać, kiedy pojawi się wasza płyta studyjna, taka... Tylko mówcie prawdę, to się wszystko nagrywa. To znaczy, plan jest taki, żeby ona się pojawiła w maju. Tego roku? Tak. To... A powiedz. Plan jest taki, żeby ona się pojawiła w maju tego roku, aczkolwiek to są jeszcze takie informacje, które powiedzmy dopinamy, potwierdzamy. Mamy nadzieję, że to się uda i będziemy wszystko robili, żeby się to udało. A rzeczywiście no, ta płyta live, o której rozmawialiśmy wcześniej, no to była płyta właściwie po to zrobiona, żebyśmy mieli raz trochę więcej czasu na nagranie tej płyty takiej studyjnej, pełnej, żeby mieć już jakąś taką wizytówkę. A dwa, że też wykorzystywaliśmy ją na koncertach po to, żeby jakoś tam zebrać fundusze na stworzenie tej płyty studyjnej. No i trochę już tego się tam uzbierało. Oczywiście cały czas jeszcze zbieramy, także jak dokładnie, ktoś chce kupić płytę, to... Żeby nie było, że już mamy wszystko. Jakby ktoś chciał dorzucić się trochę więcej niż tylko koszt płyty, zapraszamy serdecznie. Facebook, strona internetowa, tam wszystkie są namiary. Zachęcamy. Teraz paseczek się pojawia. A, tu paseczek, tutaj ten... KLS, no teraz... Ale jest tak, 1% właśnie, za chwilę będziemy się rozliczać. 1% dla nas? Tak. Czyli dobrze, jakby reasumując nasze spotkanie po raz kolejny. Konkursy na tak. Pokazujcie się młode zespoły i zespoły już grające na konkursach, aby was publiczność szersza oglądała i słuchała. Tak? Tak, tak. Tak. Płyta, daj Boże, w 2005 roku w maju, tak? W 2015. 15, kurczę. No, ale taki tytuł, daj Boże. Daj Boże. Daj Boże w 2015. Słuchajcie, ojejku. Faktycznie, słuchajcie, zespół grów.
Na festiwalu J&J Day, Festiwal Studenci, 17 stycznia 2015. Bardzo dziękuję za wywiad i za chwilę będziecie mogli zobaczyć, jak zespół Groove prezentuje się na scenie, tym razem klubowej. Bardzo dziękuję. I'll be